Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego berserka i znów będziemy próbować pokonać niepalną Westerosię. Ostatnio nie mieliśmy z Nanią za dużo prób tak naprawdę, no bo ten obrońca, który tam był wcześniej, dosyć dużo nas kosztował. No a dzisiaj mamy, jak widzicie, troszeczkę więcej, więc spróbujemy w końcu ją pokonać, spróbujemy zamknąć ten Westeros. Mam nadzieję, że mi się to uda, że zdobędę sobie tutaj pupila w wodzie i tak dalej, i tak dalej. Zanim jednak przejdziemy do właśnie klikania tych lochów, to sobie tutaj oczywiście postać ogarniemy. Ja już tutaj jawkę zrobiłem po północy, więc i tak ewentualnie, jeżeli by nam się udało, to tego pupila sobie złapę dopiero jutro, ale okej, no mamy tu jeszcze parę rzeczy do zrobienia, więc jak wiadomo trwa event, także tą mawkę się robi dosyć szybko, aby później sobie siedzieć na warcie i tego goldzika zdobywać powiększonego, że tak powiem, tam bodajże razy 5. Dobra, misja zrobiona, to teraz tak, hazardzista, tutaj sobie z nim troszeczkę pogramy. No tych surowców, jeżeli chodzi o twierdzę, mamy dosyć dużo, ale no wiadomo, nigdy nie za mało. O, tutaj widzicie 4 drewienka znów i jest jeszcze szansa na jedno, no niestety nie udało się, ale i tak dużo dostajemy. Zobaczcie, ile tego drewna się sypie, to jest akurat coś pięknego. Teraz w ogóle zauważyłem, że strasznie się opłaca raszować twierdzę, jak już mamy tego hazardzistę, jak mamy to koło i tak dalej. W sensie no koło zawsze było, ale hazardzista został dodany niedawno. I naprawdę jak mamy szczęście i mamy wysoką twierdzę, to bardzo dużo surowców możemy dostać. Co za tym idzie, właśnie tą twierdzę jak najszybciej się opłaca budować na wyższe poziomy. Nawet nieraz olać kwatery dla właśnie tego budynku. Dobra, tutaj wszystko zrobione. Golda trochę mamy, ale możemy go mieć na razie. Tutaj to niech sobie powoli tam rośnie. To akurat nie jest zbytnio istotne. Okej, no walki sobie możemy zrobić. Na szybko niech będzie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Byliśmy top 2 chyba, o teraz raczej spadniemy, bo tutaj jakieś przegrane. No znowu widzę, że atakuje wojownika, tam mam zwiadowcy i tak dalej. No ale cóż, dobra, 8, 9, 10, okej. Mamy 10, jesteśmy na pozycji 3. O, coś do klasera dostaliśmy. To musiał ktoś tutaj coś wyrywać, o czym ja nie widziałem. A przeglądałem, powiem wam, chyba z 2 dni temu tutaj topkę. Właśnie na tym S37. Żeby ewentualnie sobie gralem poszukać czegoś, co bym mógł właśnie do klasera dostać, ale nawet nie wiem, co to było, szczerze mówiąc, bo ostatnio nikt nic nie miał, a teraz widzę, że coś tutaj fajnego nam wpadło. Już nawet nie wiem co, nie pamiętam, czego mi tam brakowało, ale dobra, to akurat nie jest istotne. Lecimy sobie dalej, musimy rozmontować 5 itemków i tutaj raczej mamy na ten moment same drogie rzeczy, więc raczej ich tutaj nie będziemy ruszać. Co dzisiaj chce wiedźma? Wiedźma dzisiaj chce nakrycia głowy, no tego akurat nie mamy, ale okej, lecimy do petów. Mamy sporo tych jedzonek, jeżeli chodzi o mrok, no tutaj o inne żywioły, no to tak średnio, ale to akurat jest mniejsza. Cyk, tutaj jeszcze nakarmimy ile mamy i jeszcze sobie tutaj tą syrenię. Myślę, że tą syrenię chyba nakarmię do setnego poziomu i potem już sobie będę zostawiał te śliweczki albo tutaj na Posejdonga, o ile się uda ten Esteros ubić, albo właśnie na Głębiona, bo jego za kilka dni też sobie z tego kibelka dostanę. Poczekajcie, tutaj na tej aplikacji widzę, że się buguje to z tym ekwipunkiem. Mamy tutaj 750 many, czyli nam potrzeba jeszcze 5 dni tak naprawdę, 5 dni z epikami i ta mana będzie wypełniona i będziemy mieć aurę 20. Dobra, robimy walki. Co tutaj dzisiaj jest? No spróbujemy ziemią, no udało się nawet bez większych problemów, nawet nie doszło do 20. No teraz sobie spróbujemy ogniem, też dosyć łatwo. Teraz tutaj mrokiem także łatwo, nawet nie dochodzi. O, tutaj jest Moraxi. Moraxi jest już, jak widzicie, mocniejszym przeciwnikiem. No i co my byśmy tutaj zaatakowali? No może spróbujemy tym światłem, zobaczymy, czy nam się uda. Udało się, ok. Nawet zobaczcie, że jednoruk 200 na drugiego 200. Praktycznie nic mu nie zabrał. Ciekaw jestem, jak tam wcześniej wyglądała ta walka, a może sobie zapiszę, wiecie. Możemy sobie zaraz obejrzeć. Dobra, i tutaj i mamy dla światła jedzonka, więc sobie dajemy. Od jutra w ogóle letnie lato się zaczyna, 1 czerwca w Shakesie, więc już będzie można letnie pupile sobie połapać. To tak w ogóle informacyjnie, jakby ktoś nie wiedział, to jutro właśnie można to porobić. No tutaj sporo tych pupili mi dojdzie, że tak powiem. Bo tutaj mamy kremochówkę, tutaj w świetle mam tylko gin tonika, więc już będę miał światło, że tak powiem, kompletne. Mieczozęba też już będę miał ziemię kompletną. Tutaj jeszcze mi będzie brakować jęzogniksa.
No i tutaj tych trzech urodzinki będą teraz, dubbing będzie też. No i w sumie jakby dobrze poszło, to byśmy za 5 dni mieli już te dwa też. W sensie no, może dzisiaj tego, a jutro, a za 5 dni tego głębiona. I wtedy byśmy sobie tutaj już mieli tą wodę też kompletną, tak? Czyli by nam został tutaj ten mumifar i tutaj w tej ziemi, przepraszam, w tym ogniu tego jęzogniksa i byśmy mieli tak naprawdę już wszystkie pety zdobyte, więc dosyć fajnie by to wyglądało na pewno. Okej, lecimy dalej. Mamy tutaj portal do piekieł 21%. No i jak się poszczęści, to możemy go dzisiaj nawet ubić. No ale zobaczmy, czy to się uda. Wczoraj dosyć mocne hity tutaj dostawał, no ale my się tutaj nic nie wkurzamy. No i właśnie to jest walka z magiem. Albo nas one-shotuje, albo my się wkurzymy i coś mu zrobimy. No cóż, no liczyłem szczerze mówiąc, że dzisiaj na te lochy będzie już kolejny portal, no ale jeszcze trzeba czekać jeden dzień. Dobra, twierdza tutaj na razie nic. Tutaj już widzę, że Freestylo dogania tego Mystika w levelu, więc będzie powoli trzeba się przerzucić na Freestylo, jeżeli chodzi o podziemia. Natomiast póki tutaj jeszcze... W ogóle to działa, tak szczerze mówiąc? A, działa, dobra. Bo ja zawsze szukałem na liście, a tutaj jak mamy najwyższy poziom, to po prostu klikamy znajdź bohatera i nam z automatu najwyższy na serwerze bije. Więc tak jak mówię, no będzie trzeba się na tego freestyle przerzucić, żeby tutaj w rankingu dalej sobie podbijać to wszystko. No tutaj wrota mi się już na 15 budują, potem będę musiał te gobliny i trolle na 15 powbijać i już będziemy lecieć kopalnie dalej, więc to też akurat super. Tutaj mi się ta kopalnia buduje, jeszcze 6 dni. I okej, dobra, lecimy dalej. Mamy jakąś walkę, spróbujemy sobie portalek tutaj pokazać, że tak powiem, udało się. No i go tutaj bijemy, no 3 miliony. A wczoraj w ogóle z tego co widziałem to Kuskus, którego mamy tutaj, zadał mu chyba 60 milionów, gdzie to jest berek, jak widzicie, no o wiele niższy poziom od naszego, no ale mówię, no to jest takie RNG, że może się po prostu wkurzył, dużo ataków zrobił, no i te 60 milionów ładował, a my mu bijemy praktycznie zawsze po 5, po 3, że nawet na czacie, nie chcę teraz czatu pokazywać, ale właśnie na czacie gildii, no co jest, coś się tu zwiesiło, na czacie gildii właśnie, no co jest, już nie mogę dzisiaj wykonać walk, co to tam pisze, comeback tomorrow, czyli nie mogę już, czyli się jak zwykle zbugowało, tak samo jak i z tym, jak i z hazardzistą, więc tak jak mówię, no ten portal to jest dosyć duży RNG, dobra, no level pewnie wbijemy, ale już tym kółkiem niech będzie, też zakręcę, bo mówię, no to nie jest nie wiadomo co i tutaj mamy jakieś itemki, które możemy sobie pewnie oddać, chociaż nie, akurat hełmu żadnego nam nie sypnęło, ale tutaj mamy broń tanią, tutaj ten naszyjnik jest dosyć tani, to jest dosyć tanie, ten pierścionek dosyć tani, no i jeszcze potrzebujemy jednego itemku, ale z tego co widzę nie ma, no może coś z lochów poleci, a jeżeli nie, no to nie, chociaż dobra, te buty w sumie 1 200 000, nie ma co ich trzymać. Okej, chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ogarnianie postaci, tak mi się przynajmniej wydaje. O, tutaj z ziemi, a to mi musiało z kółka polecieć. Tak jak mówię, no to raczej by było na tyle, chyba sobie wchodzimy do tych lochów. Chyba nie ma co, a tą walkę sobie jeszcze zobaczymy przy okazji. A tutaj czemu mam dwa razy? A, bo to się w ogóle samo zapisuje, jak kliknąłem zapisz znowu, dobra. No to sobie zobaczymy, interesuje mnie tylko, czy temu jednorogowi ktoś zabrał tutaj dosyć dużą ilość HP. Ja to światło mam tutaj w ogóle strasznie zepsute, ale dobra, no ptaś tutaj powinien wygrać, ledwo, bo ledwo, ale wygrał. Tutaj mamy Paladona 9.9, a on ma ile? On ma chyba, w sensie on ma 9.9, a my mamy chyba mniejszego, 9.1, no to podobnie. No i dobra, jak to tutaj wyglądało? No ten nas zabił, my tutaj tym Heraldonem, pewnie no te walki w ogóle takie zbugowane, że się nie da tego oglądać, no ale okej, okay. O dobra, teraz już wróciło do normy. No i jak tutaj ta walka wygląda? No tutaj mocny krytyk, tutaj też krytyk. Okej. Okay. A, no i ten go tutaj troszeczkę napoczął. No i już tutaj tych dwóch zwiadowców, no już mu było ciężej, nie? Bo jednak tą stratę HP miał dosyć dużą. No i wygraliśmy, także spoko. No dzisiaj 5-0 zrobiliśmy, czy jesteśmy? Jesteśmy pierwsi w pupilach, więc super. Mamy tutaj już przewagę prawie, no powiedzmy 150 czci nad drugą osobą, więc to jest akurat super. Dzięki temu, że zrobiliśmy właśnie te 5-0. Okej, okay, no i jeżeli chodzi o ogarnianie postaci, to tyle, więc teraz sobie przechodzimy do lochów i być może tutaj 377 sobie dobije z tornada. O ile mi się uda, a powinno, no bo jak widzicie to tornadko tutaj ładnie idzie, więc ten 377 powinien siąść.
Ciągle myślę, że nie mam miejsca w plecaku, a tu mi każe trochę dłużej. Tak szybko ich tutaj pokonujemy, że sami widzicie, jak to idzie. Okej, mamy 377. Mamy tutaj drogie itemy, więc szkoda by było ich sprzedawać, a już nam się tutaj kończy miejsce, więc najwyżej 2,5 milionówki będziemy musieli posprzedawać, ale to zaraz. Lecimy dalej. No dopóki takiego mocniejszego bloka tutaj nie spotkamy, no to będziemy sobie lecieć. Dobra, 2,5 miliona i ewentualnie tańsze będzie trzeba tutaj sprzedawać, no bo to jednak widzicie, że te stornatka są o wiele cenniejsze. To też sprzedamy, tu mamy 2,5 miliona, dużo. Okej, na razie wystarczy, zobaczymy, jak to nam będzie dalej to tornado szło. Mam takie wrażenie, że dobrze, chociaż tutaj już mamy wojownika, pani Oziminę, 639 tornadko, no ale ona myślę, żeby jeszcze tutaj poszła, chociaż w sumie wbiliśmy level, czyli to, co chcieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, żebyśmy jeszcze byli delikatnie mocniejsi na walkę z tą właśnie niepalną. Dobra, do 1600 tutaj popróbujemy, może się uda, jeżeli nie, no to będziemy sobie już lecieć chyba na ten Esteros, chyba nic tutaj innego dzisiaj nie będziemy próbować, chyba że Esteros jakoś szybko padnie, to oczywiście w inne lochy sobie też wejdziemy, zawsze tam jakiś level by było fajnie dostać. Okej, jeszcze padła, no i tutaj mamy kolejnego wojownika, no dobra, no to na niego też powiedzmy 50 zużyjemy. Okej, padł i tam widziałem jakiś epik nam dał, kolejny padł. No leci to tornado jest akurat tutaj tym berkiem. Zresztą my tutaj dawno nie klikaliśmy, to też swoją drogą. Okej, kolejny padł, już tutaj nawet mi się zacina i oni padają. Kolejny, no zobaczcie, znowu epik. Bardzo to fajnie tutaj idzie. No i dobra, mamy kolejnego wojownika i okej, no to do 1500, no tak będę mówił co chwilę i co chwilę pod koniec tego, że tak powiem, progu będą padać, ale no zobaczymy, no 650 żeśmy zamknęli, więc nieźle, jeszcze nam zostaje 349 do zamknięcia. Okej, kolejny padł i już nie ma miejsca w plecaku, dobra. I teraz tak, lecimy sobie te najtańsze, czyli to 2,5 miliona, tu są po 10, 7, tu zobaczcie, że już mamy same drogie itemki tak naprawdę. 4,5 miliona, no to jest epic w teorii, to jest 2,5 miliona, ale to miało być do kibla, tutaj już nam daje plus 15, w ogóle tak na tym berserku już się planuje przebrać za miesiąc, następny epic. W sensie następny epik to chyba będzie za 3 tygodnie dokładnie, ale taki jest plan, żeby tam też runki z łączną odpornością już powoli poszukać i tak dalej, więc taki jest plan. Miałem tutaj też broni poszukać swoją drogą, ale mi wczoraj w misji, w sensie po północy w misji mi wyleciała i była praktycznie identyczna jak ta, więc jeszcze nie ma sensu zmieniać, tak mi się wydaje. Dobra, no wiecie co, no to sprzedamy. Co tutaj więcej? Te buty możemy sprzedać. Żadnych nam hełmów nie dropi. To jest akurat dla nas dosyć duży minus, no bo jednak zawsze to byśmy troszkę miejsca zwolnili i przy okazji golda więcej dostali. No i ewentualnie tą zbroję sprzedam, no już trudno, że tak się wydarzy. Dobiliśmy tutaj w ogóle 6000 siłki w podstawie, więc to też jestem zadowolony. Dobra, no lecimy dalej. Lecimy, musisz odczekać trochę dłużej, póki nam tutaj jakiś kolejny wojownik nie przeszkodzi, ale widzę, że tutaj już mamy jakiegoś wojownika, no ale on jest bardzo podobny do tamtego. Dobra, no do 1450 niech będzie, no kurde, w końcu do tej niepalnej nie przejdę, ale w końcu tu się zatrzymamy, no to tak ładnie cały czas nie będzie szło, chociaż mówię, no to jest berek, o no właśnie, to jest berek, więc on tutaj, jeżeli chodzi o to tornado, no to sobie sieka i prędzej czy później każdego pokona, ale tu mamy kolejnego wojownika, okej, na razie się zatrzymujemy, może tu jeszcze wrócimy, jeżeli by ta niepalna szybko padła, tak jak wam mówiłem, ale na razie to sobie olewamy. Dobra, to się poprzenosiło i okej, lecimy tutaj i lecimy do tego Esterosu, no niepalna to jest nasz główny cel, troszeczkę nam staty tutaj spuchły, jeżeli chodzi o ten event, no tam mało HP, już wcześniej mieliśmy bliskie próby na nią, więc w teorii ona powinna paść, no tutaj nam się coś zawiesiło. Ojojoj, no niedobrze, zaczyna się, już dawno nie miałem lagów na odcinkach, więc dzisiaj wracają. Okej, no lecimy dalej, nie pokonaliśmy ją tym lagiem, bo zawsze tam kilka osób jest ciekawych, że jak mam laga, to mi tam zżera parę grzybów, to tak naprawdę po prostu te próby się odbywają, tylko że ja mam laga, to tego nie widać tak jakby, więc to nie jest jakieś tam zabranie grzybów czy coś w tym stylu, tylko po prostu tak jak mówię, no one się odbywają. Dobra, no więc mówię, no tutaj nam statki spuchły dzięki temu eventowi, no jeszcze jest jeden dzień tak naprawdę, więc jeszcze tam troszeczkę byśmy mogli się wzmocnić.
ale mimo wszystko ostatnim razem, gdy tu byliśmy, no to wiele razy jej zostawały bliskie próby, więc tak naprawdę no odpowiednia złość naszego berserka i ta niepalna powinna paść. Powinniśmy zamknąć ten Esteros, już to zresztą powinniśmy robić, szczerze mówiąc, dosyć dawno, no ale tutaj się bardzo na tym nie skupiałem. No, oj, 272 tysiące, no sami widzicie, to jest dosłownie, no nie wiem, to nawet pierwszy hit by był mocniejszy delikatnie być i wtedy byśmy ją pokonali. No to jest akurat dosyć duży troll, kto tam nie widział, może sobie cofnąć, na pewno tam było 272 tysiące, bo mi tak mignęło. No ale dobra, no klikamy, no próbujemy, no jestem tutaj w stanie, nie wiem, no nawet do 200 grzybów zjechać, no to jest mój cel odcinka, to był już mój cel poprzednio, nie udało się niestety, bo tak jak mówię, no ten obrońca dosyć długo tutaj nie chciał paść, dosyć długo nas trzymał, no a na dzisiaj jest ta niepalna jako nasz cel, chyba levela nie wbijemy nawet jak ją pokonamy, ale już będziemy blisko, więc ten 378 nam się uda machnąć, może tam jeszcze jakimiś innymi lochami, o ile ona by jakoś fajnie i szybko padła. No sami widzicie, że ona jest do zrobienia, tylko no to musi jakoś szczęście dopisać, jeden jakiś mocniejszy dosłownie hitek, coś w tym stylu, no i ona by tutaj padła bez większych problemów. No ale cóż, no musi wejść taka próba. Mam nadzieję, że nam się zapisze w ogóle, bo tak jak wczoraj ten obrońca, w sensie wczoraj, w poprzednim odcinku z Berserka nam się ten obrońca niestety nie zapisał, więc nie mogliśmy zobaczyć, a tam to był wojownik, więc też na pewno jakieś mocne hity nam tutaj w nim udało się na niego zrzucić, że tak powiem. Oj, no niedobrze, no liczyłem, że to w miarę szybciej padnie, no tej próby, tej za 200 tysięcy jestem strasznie, strasznie ciekaw i strasznie szkoda, że ona tutaj wtedy nie padła, no bo już byśmy to mieli z głowy i moglibyśmy się skupić jeszcze na jakichś innych lochach, no bo tutaj na tym berserku, tak jak mówię, no już lochów długo żeśmy nie klikali, zresztą sami widzicie po tornadzie, że to bardzo ładnie idzie. No ale no ten Esteros, no gdyby nie to, że tego peta można dostać, to bym się aż tak nie skupiał na tym Esterosie, tylko bym tam się zajął innymi lochami i sobie do tego Esterosu powoli przeszedł i powoli go tutaj kliknął. No ale że jest jednak ten pet, no to fajnie by go było już dostać. Okej, ile już na nią zmarnowaliśmy? Chyba 400 niecałe. No i kilka bliskich prób było, no ale sami widzicie, że ona, no głupio by było, kurde, drugi odcinek z tego samego i żeby ona nie padła. Padła, dobra, zamknęliśmy loch, okej. Czy ona nam się tutaj zapisała? Zapisała nam się nawet sama, no bo to był ostatni loch, więc już nie mieliśmy co innego klikać, więc nam się nie zbugowało i okej. Oglądamy to. No tutaj uniczek, no tu musiała pójść jakaś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A, to naprawdę wystarczyło 9 mocniejszych ciosów i ona padła? Ja myślałem, że tutaj z 15 zrobiliśmy, a my się tak męczyliśmy. Dobra, mamy jakiś naszyjnik plus 13, premia do złota 38%. Tutaj mamy też premię do złota. I w teorii byśmy go sobie mogli wymienić, no bo to jest jednak plus 13, ale się jeszcze wstrzymamy do tego epika. Na razie tu będziemy, że tak powiem, olewać to. No i dobra, no i widzicie, jakbyśmy mieli jawkę, to byśmy sobie już znaleźli tego Poseidonga, ale oczywiście to nic straconego, jeden dzień w tom czy w tom nie robi nam różnicy, jutro go znajdziemy. I tak myślę, no chyba już by go wypadało zacząć karmić, ale tą syrenię do setki też bym dobił, no bo tam jakiś zawsze bonus. No to jeszcze pomyślę, Dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy światło, więc do wody jeszcze troszkę nam brakuje. Ale okej, no to akurat te kilka karmień, jeżeli dam w syrenie zamiast w niego, to nie będzie większej straty. Dobra, Grunrze się udało ją pokonać, super. Jak widzicie, nie było to wcale takie trudne, jednak troszkę grzybów na nią zmarnowaliśmy. Ale okej, mamy tutaj jakieś epiki do kibelka. No i dobra, wiecie co, tutaj sobie oczywiście jeszcze popróbujemy jakieś lochy, tutaj w tym Hemoridorze mamy 18 na 20, no ale on tutaj jest dosyć mocny, powiedzmy tak po 100 grzybków, że tak powiem sportowych, sobie tutaj na każdy z tych lochów, chociaż może akurat na tego nie, bo tutaj jak widzicie praktycznie żadnej bliskiej próby nie ma, więc dobra, na niego do 1000 i go tutaj olejemy. No już szczerze mówiąc bym się tak skłaniał do zamykania powoli tej strefy światła, bo fajnie to wygląda jak już tutaj jest wszystko pozamykane, no ale jeszcze troszeczkę nam do tego brakuje. Mamy Herkulesa,
No i Herkulesowi raz zostało 4 miliony, więc myślę, że on jest do pokonania, dokładnie. Zabiliśmy go, mamy jakiś epik, no ale ten epik niestety jest dosyć słabiutki. No i zobaczcie, że my tutaj bardzo, bardzo, bardzo tutaj nie mamy miejsca. Te 5 milionów możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Co tutaj jeszcze takiego jest? To możemy sprzedać. No te dziesiątki sobie pozostawiamy. No żałuję, bo to jest jednak strata golda. No ale ja tutaj, jak widzicie, będę musiał już ten skarbiec... No tą kopalnię się skupiam i przez to ten skarbiec olewam, ale... Ale no cóż, takie życie. No będziemy musieli tutaj się jako tako ogarnąć z tym miejscem, jakie mamy. No ale niestety, no też wiedźma ostatnio nas troluje, bo nie chce nic, czego mamy tak naprawdę dużo. Dobra, no na razie tyle. Góra Olimp, teraz mamy Aresa. Ares to jest znowu wojownik. No i jego już tutaj raczej nie pokonamy, więc raczej nie ma co. Olewamy, lecimy do następnego i mamy przyjemniaczą tęczniątko, które ciekawe, czy by padło. Oj, tam jakaś bliska próba była. No w teorii jesteśmy już na poziomie, na którym powinniśmy to pokonać, ale czy to jest faktycznie możliwe? Potem by nam został już ostatni 20 w tej szkole magii. No dobra, do 850 powiedzmy sobie zużyjemy na niego i zobaczymy, no bo mówię, tu nie ma żadnego pupila, tu nie ma nic takiego, aby się napinać, żeby to pokonać, więc o, tam 8 milionów, no widać, że jest, chce paść. Padł, dobra, ciekawe, czy się zapisało. Podejrzewam, że nie. Dokładnie, nie zapisało się. Już nie zapiszemy, możemy nawet spróbować. Ale tutaj już zaczęliśmy bić kolejnego, więc nam się niestety nie zapisało. W ogóle pamiętam, jak zakreble na tego. A, no właśnie, teraz już jest, sami wiecie kto, bo już to jest ten kolejny. Pamiętam, jak zakreble na niego chyba wydał z 3000 grzybów, żeby go pokonać. To tak, taka ciekawostka. Nam tutaj padł dosyć szybko i okej, wiecie co, my teraz mamy maga, więc tego maga szczerze jesteśmy w stanie, jak się tutaj odpowiednio zdenerwujemy, no to jesteśmy w stanie go tak naprawdę zamknąć tutaj tak z 10 ciosów takich mocniejszych pod rząd i dokładnie on padł i teraz sobie to możemy obejrzeć, sami wiecie kto i szkoła zamknięta, więc no powiem wam, że lecimy jak strzała. O, tutaj nawet nas jeszcze uderzył. No tu nie było takiej fajnej, długiej serii, ale sami widzicie, że było kilka takich mniejszych, powiedzmy. Dobra, no i mamy kolejny epik, więc git. Okej, już kolejny loch zamknięty. Zobaczcie, no już się zbliżamy tutaj do końca tych wszystkich lochów. No i mamy teraz wąż Midgardu. To jest zwiadowca. No i zobaczmy, czy jest tutaj możliwość go pokonania. No wydaje mi się, że nie. Ile my mamy? 22 minuty, więc dosyć, o tam 11 milionów było. Dobra, no do 750 powiedzmy na niego, no to są lochy, które nie dają wcale jakoś dużo. Ale no jak już chcemy zamykać powoli tą strefę światła, no to dobrze by było je pokonać. Więc zobaczymy, okej, padł, wąż Midgardu padł i zobaczcie, teraz widzicie, wyszło mi z lochu. Dzięki czemu tą walkę będziemy mogli obejrzeć, a tutaj jak było to tutaj z tym wężem, z tym zwiadowcą w tej szkole magii mi nie wyszło, tylko zaczęło mi bić od razu tego bossa, czyli tego Voldemorta, który się tam nazywał, sami wiecie kto, no i przez to tą próbę żeśmy stracili, a tutaj powinniśmy dokładnie mieć tą próbę, no zobaczmy, czy tutaj jakieś fajne hity, no bo jednak Berserk, nie powiem, ale jest dosyć efektowny. Raz, dwa, trzy. No tutaj jeszcze nic, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no bardzo mocne kryty. Tak naprawdę jak się on tutaj fajnie rozpędzi, to na wojownikach widać, bo oni mają dużo HP i to HP mu zbijamy, a tutaj zobaczcie, że trzy ciosy po tam 50-60 milionów kryty i on tutaj jest do... i mu zabieramy tak ile, 3/4 HP, więc mówię, no to nie jest akurat nic trudnego i okej, mamy teraz Fenrira. Fenrir to jest wojownik, dobra, no spróbujemy na niego do powiedzmy 700 grzybów. Czy on tutaj by nam padł, to jest 9 na 10 w nordyckich bogach. I zobaczymy, czy tutaj faktycznie byśmy byli jeszcze w stanie tutaj dalej popchnąć, czy nie, no. No to jest wojownik, więc to nie byłoby takie proste jak na przykład z jakimś magiem albo nawet zwiadowcą. No bo jednak ci wojownicy są dosyć potężni przez te ilości HP, jakie mają. Ale okej, czy my tutaj w ogóle chcemy na niego jakoś więcej? Nie, dobra, olejemy go. Tutaj sobie dodamy, bo wbiliśmy już dzisiaj dwa poziomy w ogóle, więc to jest dla mnie wow. Także sobie dodamy w tych naszych towarzyszy. Tylko mi się tutaj coś nie chce, ten plusik kliknąć. No co jest, dobra, tu...
Tu się dodało. No zobaczcie, klikam na plus i mi się nie pojawia to okienko do ulepszania. To też jest w ogóle świetne. No ale okej, teraz się dodało. A, za mało złota już nie mam. To ile oni kosztują? 5 milionów, to dosyć dużo w sumie. Okej, no strefę świata na razie zostawiamy. No zobaczcie, że już nam tutaj praktycznie zostało dosyć niewiele lochów. No ten nowy tutaj doszedł i tam troszeczkę psuje szyki, bo tutaj są dosyć mocni przeciwnicy. No ale i tak dosyć nieźle to idzie. O, dopiero nam osiągnięcie wskoczyło, ukończę Esteros, ale okej. Dobrze, że wskoczyło. No tu mamy zwiadowcę, więc raczej tego zwiadowcy nie jesteśmy w stanie pokonać. No tam mu jakieś próby zostały fajne, ale szczerze mówiąc, no i tak nie ma sensu go nawet ruszać. Tutaj mamy ten Hemoridor 1 na 20 i zobaczcie, że on tutaj co chwilę jakieś bliskie próby ma, więc myślę, że już ten Hemoridor możemy sobie napocząć. O, padł nam i znowu nam się zrobił ten bug, gdzie, przez którego nie zobaczymy go. Wyleciał nam tutaj, widzicie, itemek na wszystkie cechy. Nie mam już dzisiaj rozmontowania możliwości, ale okej. Chciałem zobaczyć ile, a bo ja nie mam golda, dobra, nieistotne. Chciałem zobaczyć ile mi dają w ogóle te hemoridory, ale chyba niestety tego nie zobaczę. No teraz mamy trollowe trio, więc to jest tak naprawdę wojownik. Także tutaj Kunegunda by mogła sobie podziałać, ale chyba nie chcę zbytnio podziałać, więc dobra, no na razie go olejemy. To i tak są takie wartości expa, że nie jest to, nie ma to sensu zbytnio klikać. Uświęcona tradycją szkoła magii to nie jest jeszcze do ruszenia. Tutaj mamy te syreny, to tym bardziej nie są do ruszenia. Tutaj mamy tego Heimdala, 345 poziom, ale on chyba jeszcze, o, chociaż padł, zobaczcie, tu możemy tą walkę obejrzeć, bo w sumie może by była dosyć ciekawa. 318 milionów, ile mu zabrał wojownik? Dosyć sporo. Ile mu zabrał Magno? Też nieźle. Ile Kunegunda? O, zobaczcie, Kunegunda mu zabrała prawie całe HP i my sobie tutaj tylko dobiliśmy i tak ledwo w sumie, ale okej, padł, to akurat jest spoko. I kogo my tutaj teraz mamy? Teraz mamy Valkyrie, no i Valkyria to jest znowu wojownik, więc nawet nie ma opcji, aby ją tutaj ruszyć. No i mamy 379 level prawie, więc dosyć sporo. I mamy tutaj tego Holundra, dobra. Tego Holundra mi się przypomniało, że już tutaj powinniśmy w teorii go machnąć. Więc sobie spróbujemy po prostu. Wydamy tak na niego powiedzmy do 500 grzybów, bo on tutaj jest do zrobienia. No zobaczcie, z 230 milionów mu zostaje co chwilę tam po 50 i mniej, więc tu wystarczy, żeby jakaś mocna seria albo Kunegunda, żeby jakoś podziałała fajnie i on jest tak naprawdę do zrobienia i być może by nam dał nawet 379 level. To już tak naprawdę nie są przelewki. Zobaczcie, wcale nie tak dużo grzybów żeśmy tutaj zużyli, a zobaczcie jaki ogromny progres udało nam się poczynić, że tak powiem. No kurde, no dobrze było. Powiem wam tak, jak Holundra pokonam, to potem w tym Esterosie jest kolejny wojownik. Dobra, padł, 379 level. Czy on nam daje 300 milionów? Tak, daje nam 300 milionów. Możemy to sobie obejrzeć. No te walki tutaj na tych wysokich poziomach są już w sumie tylko ciekawe. 230 milionów. Ile mu zbił? O, ten wojownik mu dużo zbił. Tutaj ile mag? No ci mają, zobaczcie, że oni już tutaj zaczynają fajne obrażenia robić, te nasze pachołki. Tam mu dosyć sporo też zbiła, no i my tutaj 80 milionów, 4, 5, 6, nic, raz, mocny, raz, dwa, okej. No i tutaj mamy na zręczność coś i nie mamy miejsca, ale okej, zobaczmy, 39, więc jak najbardziej sobie możemy to podmienić. Tak, tutaj, to jest na wszystkie cechy, więc nas zbytnio nie interesuje. Dobra, i czy my tutaj tego Diego Groźny nam padł za jednego grzyba. Czy wy to widzieliście? 238, no on jest podobny do Holundra, no ale jednak zobaczcie, dobra, ten mu znowu mu zbił sporo. Maguś mu zbił nieźle, 150 milionów miał. Kunegunda mu nie zbiła wcale tak dużo, zobaczcie, to my tutaj jesteśmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, koniec, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, no i zobaczcie, za jednego grzyba, czajcie, i teraz mamy maga, więc ten mag też powinien nam tutaj paść, ale zobaczcie, że ta broń wcale nie jest taka dobra, jeżeli chodzi o Kunegundę. No i okej, no będziemy tutaj musieli znowu posprzedać parę itemków, takich, które nie są warte 10 milionów, ale sami widzicie, że już nie mamy ich za wiele, tutaj ten pasek i to.
I tutaj w zasadzie na razie tyle. No ale okej, lochów już za dużo pewnie nie ruszymy. Fajnie by było 380 dobić, no bo to jest jednak okrągły poziom. I tutaj mamy maga, no więc na tego maga nawet do powiedzmy 300 grzybów jestem w stanie zużyć, no bo tutaj jak się wkurzymy tym berserkiem, no to jesteśmy w stanie go oczywiście przeklikać. No i potem już mamy tego. Potem już mamy, w sumie nie pamiętam kogo, ale potem to już jest dosyć duży blok, więc i tak nie ruszymy pewnie na ten moment ich. No ale zobaczymy, czy jest tu, no nie zostaje w ogóle tutaj bliska próba, ale jak ma być taka próba, gdzie mu zabierzemy dużo, to jest po prostu jedna na tam ileś i on pada. No tam była jakaś bliska, dosyć mocno, tam tak naprawdę jeden hitek więcej by padł. No zobaczmy, no 300 milionów expa piechotą nie chodzi, nie oszukujmy się. No więc ciekawe, czy by tutaj 484 poziom już ten loch ma, więc dosyć duży. No ale okej. Zobaczymy. No powiem wam, że tyle się działo w tym odcinku, że to jest naprawdę wow. Jestem pod wrażeniem. No ale zobaczmy. Padła. Okej. I od razu nam się zapisało. No i tak właśnie powinni to naprawić, żeby tak właśnie po każdym zabitym lochu, jak się przeklikuje szybko, żebyśmy 162 miliony. Ten nie zrobił za wiele, ten nie zrobił za wiele. No to tylko my tak naprawdę, no bo ten mag sadzi takie hity. O, sami widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9, okej. I wcale zobaczcie, że dopiero ostatnie 2 czy tam 3 to był krytyk, a reszta to były dosyć mierne te hitki. Ale okej, dobra, i kogo my teraz tutaj mamy? Teraz mamy Królową Matkę, no to jest zwiadowca, no już tego raczej ciężko nam będzie pokonać, więc nawet nie próbujemy. I może jeszcze wejdziemy sobie do tego Tornadka, w sumie to ulepszę tych, bo mam teraz Golda, to mogę. No dawaj, ten plusik coś się tutaj buguje, okej, nie mamy już golda, ale dobra, no spróbujemy jeszcze przepchnąć to tornadko jak najdalej, aby nam się tak naprawdę udało się zbliżyć na chociaż do tego 380 poziomu, żebyśmy w razie potem sobie na przykład jutro już samą mawką, jak jest jeszcze ten zwiększony exp, żebyśmy sobie mogli dobić ten 380, no bo to już będzie taki fajny, wiecie, takie fajne... fajny progresik i nam zostanie tylko 20 leveli do 400, więc już będę tak naprawdę się zbliżał do tego poziomu. Ale tu mamy tego Don Ninjona, no to jest wojownik, więc to jest dosyć duży blok. Ale zobaczymy, jak to nam wyjdzie. My powinniśmy go tutaj w teorii przepchnąć, wiadomo, jesteśmy berkiem. Ale pytanie, czy się zmieścimy po prostu w tych grzybach, które mamy. No zobaczy się, no tam 10 milionów ze 170, więc no szkoda tego jednego hita. Okej, padł, no i mamy hrabiego, mamy i kolejnego wojownika, dobra, no super. No tutaj już jest blokada na 30 milionów expa za każdego przeciwnika, więc to też, wiecie, nie będzie tak, że im wyższy poziom tornada, tym nam więcej dają. No i tak te 30 milionów, no 10 tornad to jest taki jeden porządny loch pokroju Esteros w mroku, pokroju właśnie Esteros ten zwykły, który dzisiaj żeśmy pokonali i tak dalej. Więc no jeżeli tutaj tego bloka pokonamy, no to mimo wszystko myślę, że jesteśmy w stanie sobie te 10 tornadek przepchnąć. No ale tam widzieliście, że było dwóch łatwych i znowu blok, więc dobra, no do 150 grzybów już tutaj się pobawimy i będziemy dalej lecieć ewentualnie, w sensie dalej lecieć, no już kończymy ten odcinek, no dosyć duży progres dzisiaj, okej, padł jeszcze, wiedziałem, że na koniec padnie i tutaj znowu wojownik, no zobaczcie, tych wojowników jest tak naprawdę jeden za drugim w tym tornadzie, więc dobra, na razie to kończymy, no na razie mamy w tych blokach, w tych lochach dosyć duże bloki, więc myślę, że jest tutaj przestój, a będziemy się skupiać głównie na tym tornadzie, no bo to tornado troszkę klikania i ono pada. Więc tak, no dzisiaj tak naprawdę ogromny progres. Startowaliśmy chyba z 376 poziomem, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Esteros nam chyba dał 377 nam dało Tornado, potem ten Esteros, no generalnie wbiliśmy chyba dzisiaj za 3 poziomy, może 2,5, coś koło tego, więc progres naprawdę duży. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz o treści Esteros, za to, że w końcu żeśmy go pokonali. Wbijajcie na Discorda dla widzów, tam jest link w przypiętym komentarzu, to możecie wbijać. I tyle, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to standardowo, no łapeczka w górę, trzymajcie się i cześć.